Cześć, mam na imię Kamil i witam na moim kanale. Coraz więcej osób myśli nad zakupem samochodu elektrycznego. Aby jednak to miało sens, potrzebne nam są szybkie ładowarki wzdłuż największych tras przelotowych w Polsce oraz w miastach. Niestety większość szybkich ładowarek odstrasza klientów swoimi cenami. Stawki na szybkich stacjach ładowania wahają się od złotówki do nawet ponad 3 zł za 1 kWh. Moim zdaniem jest to całkiem sporo, ale infrastruktura kosztuje. Na szczęście mamy jeszcze miejsca, gdzie możemy naładować się na szybkich ładowarkach za darmo. Do niedawna jednym z takich miejsc był Lotos, ale na początku tego roku wprowadził opłaty. Od 2 lat Orlen przy współpracy z firmą Energetyka stawia również stacje szybkiego ładowania na swoich stacjach benzynowych. Ładowanie na stacjach Orlenu jest darmowe. Są już ponad 43 stacje szybkiego ładowania w całej Polsce, umieszczone wzdłuż największych tras komunikacyjnych. Ładowarki mają moc od 50 do 100 kW. Od 11 maja, żeby naładować swój samochód na stacji Orlenu, trzeba jednak skorzystać z aplikacji. Aplikacja jest darmowa, za chwilę zobaczymy, jak ona wygląda. Wiele osób spodziewało się, że wprowadzenie aplikacji będzie wiązało się również z pobieraniem opłat za ładowanie. Na szczęście, jak na razie, ładowanie nadal jest za darmo. Samej rejestracji do aplikacji nie będę Wam pokazywał. Podłączamy przewód do ładowarki, następnie uruchamiamy aplikację Orlen Charge. Na mapie wybieramy ładowarkę, na której znajdujemy się oraz klikamy w nią. Sama aplikacja nie jest zbyt responsywna. Jak już pojawi się okno, wybieramy łącze, którego chcemy użyć i klikamy ładuj. Po chwili oczekiwania widzimy, że ładowanie się rozpoczęło. Możemy tutaj zobaczyć podsumowanie bieżącego ładowania. Chwilę to trwa, zanim aplikacja skomunikuje się z ładowarką i zacznie pokazywać bieżące parametry. W podsumowaniu widzimy, ile kilowatogodzin już naładowaliśmy, jak długo się ładujemy oraz jaka aktualnie jest moc ładowania. Możemy również zdalnie zatrzymać ładowanie lub zgłosić awarię. Podgląd bieżącej sesji ładowania jest szczególnie pomocny dla samochodów, które nie mają swojej aplikacji na telefon, w której można sprawdzić stan naładowania baterii. Aplikacja pozwala również na wyświetlanie dostępnych ładowarek na mapie. Nie działa to jednak jeszcze zbyt dobrze. Podczas przesuwania mapy ładowarki znikają oraz nie wszystkie są widoczne. Możemy również przełączyć się w widok listy, na której teoretycznie powinny być widoczne wszystkie ładowarki. Jak widać, nie działa to jeszcze najlepiej. Aplikacja jest bliźniaczo podobna do aplikacji Greenwaya, która jest dużo bardziej dopracowana. Jest to prawdopodobnie kwestia odpowiedniej konfiguracji i z czasem Orlen Charge będzie działało lepiej. To, jak długo nasz samochód ładuje się, nie zależy tylko od tego, do jakiej stacji ładowania się podłączymy, ale również od tego, jakiego złącza użyjemy oraz tego, czy nasz samochód może przyjąć odpowiednią moc, czy nie. Więcej o tym powiem w kolejnym odcinku. Opel Ampera, którego ładowałem, niestety nie posiada możliwości szybkiego ładowania prądem stałym, dlatego musiałem ładować się prądem zmiennym. Ja posiadam ładowarkę, która jest w stanie przyjąć maksymalnie prąd o napięciu 230 V i natężeniu 16 A. W idealnych warunkach daje to 3,6 kW, ale jak widać w rzeczywistości jest to nieco mniej. To już koniec na dzisiaj. Jeżeli interesuje Was tematyka samochodów elektrycznych, zapraszam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Jeżeli macie jakieś pytania albo swoje doświadczenia czy przemyślenia na temat ładowarek Orlenu, zostawcie komentarz. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.